Poznajecie tego byczka? No to dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj mamy piątek, 11 sierpnia. Ruszyliśmy właśnie w pszenicę. Na obecną chwilę wilgotność mamy 15, ale mamy nadzieję, że będzie to spadało. No oczywiście pszenicę będziemy musieli dosuszyć. Jesteśmy tutaj akurat teraz na naszym magazynie. Tutaj widzicie kubkę niemałą z jęczmieniem, tam dalej jest rzepak. A ja biorę te dwie zbożówki i jadę tutaj je zaprowadzić na pole. I zmierzymy pszenicę na obecną chwilę, ile ma. Powiem wam coś więcej, co tutaj się u nas dzieje dzisiaj. Byczek się sprawuje elegancko, muszę wam powiedzieć. Mruczy jak aż miło. No i tyle. Ja podkaczam przyczepy. Piemy na pole, tam w oddali już widać, że Rafał ostro gryzie. Powiem wam, że po drodze jak jechałem, to nikogo nie widziałem, żeby kosił. Jeszcze wszyscy czekają, żeby jednak tego suszenia uniknąć. No nie ma się co dziwić, bo to są dodatkowe koszty. Pięknie chodzi, nie? Też mi się podoba. Uuu, tu już mamy zestaw prawie pełen. Prawie mamy zestaw pełen. Musi go napełnić i potem pójdę na chwilę do niego, do kabiny. Że pszeniczka ciężka. Ma co ciągnąć byczek. Gdyby się nie okazało jeszcze, że tutaj gdzieś zostanę. Uwaga, jest konkretna. To nie case, że idzie jak burza. Tutaj się stanę i wtedy zawinę. Będzie można zawinąć ładnie tutaj rogala do wyjazdu.
No to tak, zobaczcie, jaka ładna, czyściutka pszenica. Ładnie wymucone. Tam sypie mi teraz ostatni zbiornik. Tutaj jest 20 parę hektarów chyba do skoszenia. Kicia jest zadowolona, także zaraz idę się przywitać i atakujemy, ale powiem wam, że waga naprawdę jest. Byczek ma co ciągnąć. Pierwszy zestaw dzisiaj? Tak. Pierwszy zestaw dzisiaj? Powiem ci, że idziesz jak burza. Jak tam parametry? Super. Powiem ci, że troszeczkę inaczej tutaj jest jak w tym nabytku, w którym ja ostatnio jeździłem. Ale wiesz, towarzystwo całkiem inne. Tutaj w ogóle nie ma, jak to się mówi, czy polemizować, tak? Debatować. Tam ci tak nic nie pokazuje, ile to ma, ani nic, nie? To jest taka troszeczkę uboższa wersja. Pszeniczka ładnie wygląda, ci powiem. Podobnie jak Dani. Takie łapy powypalane. To widzę, że tam są takie właśnie. Ale tam u nich też mieli takie powypalane miejsca. Bo w jednym z tych, w tym gospodarstwie, co mieli bliżej domu, tam mieli taki sylos na Grzelewice. I ten Sean mi opowiadał, że przez cały środek pola mają wykopane i puszczoną jakby taką drenarkę czy coś takiego, nie? Bo w tym miejscu, gdzie mają puszczony ten wąż, to normalnie było widać, jak szły rozgałęzienia, że ta pszenica to była, człowieku, taki konkret. No to też nie wygląda najgorzej, nie? Ale kurzy się strasznie. Sprawdzałeś teraz, jaka jest wilgotność? Nie. Na porządku też kurzyło. Ale to całkiem inna jazda. Tym, a w rzepaku, nie? Widzisz, że ten header jakiś taki mały jest. Ile to jest metrów? A taka jedna ta kondygnacja tutaj między tymi, to ile to może mieć? No podział na 4, to a tam przy tym case'ie było... Kurde, ile tam było? No musiał zobaczyć, nie? No nie, czy kurde, to mi się wydaje, że ten header był jeszcze raz taki jak tu. 12 metrów? Nie no, 12 to może przegiałem, ale te 10-60, chyba 11 metrów, tak jak on mówił, to chyba coś koło tego by było. Żarty żartami, moi drodzy, ale zrobimy pomiar. Jestem sam ciekaw, ile to nam pokaże. Gdzie ja będę umiał to obsłużyć? Kurde, od zeszłego roku to mogłem zapomnieć. Mam tutaj wybraną pszenicę. Pszenica jakościowa. Ok. Syp próbkę i dokręć nakrętkę. Dobra, start. Dobra, piszczy. I czekamy na wynik pomiaru. 14,8. No tak, bo miejscami jest jeszcze zielone i dlatego to podbija. Przed chwilą robiłem też jedną próbę, to pokazywało mi 14,3. No bez suszarni się na razie nie obędzie. Chociaż pogoda się bardzo ładna zrobiła. Słoneczko ładnie świeci. Rafał tam ostro gryzie. Zrobił sobie kolejny zagon. A ten zestaw tu już jest pełen do zabrania.
dokładnie Klasik wkręca na obroty.
Także moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę i powodzenia wam życzę w tych żniwach, żeby nie padało, żebyśmy mogli wszystko skosić. Trzymajcie się, cześć!